Znajdujemy się obecnie na placu budowy przy ulicy Komuny Paryskiej we Wrocławiu. Warunki gruntowe, jakie zastał inwestor w miejscu tej inwestycji, nie pozwoliły na wykonanie wykopu bez zabezpieczenia. W pierwszym etapie nasi projektanci zaproponowali optymalne rozwiązanie w postaci 1,5 km zaciętych kolumn betonowych wraz z posadowieniem płyty żurawia oraz 1500 m² wciskanych hydraulicznie grodzic stalowych. Propozycja instalacji bezwibracyjnej okazała się dla naszego klienta bardzo interesująca, zarówno technologicznie, jak i ekonomicznie. W zgodzie z ciekawą historią tego miejsca i wizją nowoczesności powstaje tu obiekt mieszkaniowy. Trzykondygnacyjny budynek znajdujący się w podwórzu przy ulicy Komuny Paryskiej w ostatnich latach należał do Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Przed II wojną światową mieścił się w nim dom opieki Diachem, a po wojnie przez wiele lat dom dziecka. Obecnie trwają tu prace adaptacyjne istniejącej starej kamienicy oraz budowa budynku technicznego wraz z garażem podziemnym. W marcu przystąpiliśmy więc do realizacji robót, w efekcie których wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu, a następnie zainstalowaliśmy 45 ton oczepów i rozparć. Dodatkowo kompleksowo odwodniliśmy wykop, aby przystąpić do wykonania 44 sztuk mikropali kotwiących płytę fundamentową. To rozwiązanie pozwoli naszemu klientowi na optymalizację kosztów wykonania płyty fundamentowej. Na zdjęciach, jakie dziś Państwu pokazujemy, widzicie plac budowy w zwartej zabudowie miejskiej. Taka lokalizacja robót wymagających użycia ciężkiego sprzętu to nie lada wyzwanie. W Arslew mamy duże doświadczenie w realizacji robót takich jak te. Lubimy wyzwania i zawsze odważnie podejmujemy się ich realizacji.